Słuchaj, gdzie jedziemy? Na Poliusz. Co to się dzieje przed biegiem? Zakończenie sezonu. Albo rozpoczęcie. Letniego, a początek zimowego. No to... Rozpoczęcie sezonu zimowego. Tak, nie troszkę, kurde. Dobrze schudzona. To na pół. Nie na pół. No to... Dawaj całego. Zdrowie. Dawaj kieliszki. No teraz. Czekaj. Mam od razu, szybko. Nie, ja nie, jeszcze nie. Później? Nie, jeszcze kawie już trochę. A to będzie spokojnie spało. Do najlepszego. No, do najlepszego. Za bezpieczną drogę. Od rampy czy tu od morsowania? Jak od rampy? I będziemy chcieli zrobić wieżę, to wyjdzie 25 od razu. No to tak, no tu ile wyjdzie? A tu wyjdzie 22. No to tam, no to tam. Wiedziałem, Marcinowi nigdy nie mów, gdzie dalej. Zdrówko. Pewnie. Zdrowie. Najlepszego. O Jezus Maria, z samego rana. Ja mówię, ale wszyscy to... Ja mówię, ładną reklamę zrobią. To na rozgrzanie. Drugaczko prawie. Ja nie odpowiadam. I mam. Zakończenie sezonu letniego. A rozpoczęcie zimowego. To jest grudaczko. Na przełaj wtedy biegniemy? Po asfalcie? A po zmianę? Zapomniałeś, jak się biega po asfalcie? Po asfalcie. Bo kurde, nie przeszkadza. Czyli co? Ten na przełęcz, na górę? Na kornuty? Nie. Tak, nie chodzi na ferdę. A. I do tego. I na wież. Na wież. Czwarty kilometr. Darek, jak no? Tam sytuacja? Kurwa, jest ciężko. To dopiero czwarty kilometr. A cały czas pod górę. Czekaj, to musisz tak zrobić. O, widać. Zesuj cały efekt. Tak? Czekaj, zrobię zdjęcie, ale ty. Przepiękna zima. Jak wspominasz to miejsce z biegu Beskidnika? Ale tego pierwszego, co startowałeś. Bardzo przyjemny. Kogo tu ścigałeś? Kamerzystę. Nie. To chyba z Bartkiem walczyłeś. Tu mnie przegonił mój ten. Kolega Bartek Litwin. Był kryzys. Ja złapałem totalny kryzys. Nawet kamerzysta Paweł mnie przegonił. Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj... Będzie ogień. Cudownie. Cud słońca. Siódma. Siódma dwadzieścia. O, przepięknie. Siódmy kilometr zaraz pyknie. W Parku Mazurskiego. Ekipa się zekipowała. Sławek śmieje, że nigdzie chce zdjęcia. Oj. Liczymy, że z Magury będzie widać Tatry. Mrozik jest. Słoneczko jest, więc... Więc powinno być dobrze. Jest i las. Długi las. Długi las. Lubina. Wow. Nie jest bajkowo.
Właśnie Paweł biega jako pierwszy na Magurę. Będzie korona. Królów chyba. 7 km 500 w górę. Paweł, dajesz! Jest! Magura, król Magury! Cicho! Ostatni będą pierwszy. Dajemy dalej, bo zimno! Kamil! Wow. Pierwszy raz! Pierwszy raz? O, pierwszy raz widzę stąd! Ale ja co? Nie, bo dwa dwa to już widziałem ze trzy razy! Ty robisz zdjęcie panu tam? Nie, zrobię. No to ja nie robię, to po co mi taki dziadowski telefon? Widzę jak byk! Jakby nie tak chmury to... A, już zaraz odpał wysadził, było szkoda. Powiedz, ile razy ominąłeś biegową niedzielę w tym roku? Chyba głosy, bo cię nie słychać. Biegałem w każdą, przysięgam się jak pragnę podwyżki. Tu za mną biegnie Arek, mistrz półmaratonu. Asfaltowy bojownik. Arek opowiada. Nie ma oczu, silno jest. Opowiada tegorocznych osiągnięcia. Brak. Jasko. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy. Wszystko przed tobą. Ale setę rzecz walną. I to nie mówię o tej na parkingu dzisiaj. Nie. Yeah. 538 w górę. Jesteśmy na 824 metry. O, Sławek, nasz przewodnik sprawdza mapę. Pokaż. Pokaż tą trasę. Czekaj, da zastępuję, poczekaj. Pokaż. A to nie jest trasa, mamy sporuszona o górę. Przez Łądkową, Kornuty, Barwiony, Kwerdel, Wieża. I później wracamy na Folusz, a tu dalej do Wapiennego. 12 km, rezerwat Kornuty i coraz bliżej Ferdel. Biegniemy. A bieganie to chyba najfajniejsza forma zwiedzania beskidzkich szlaków. Nie za szybko, nie za wolno. Raz. 15 km. Popas. Popas. Jest pan żołnierz, proszę się tu przedstawić. No, specjalista. Porucznik. Porucznik. Jeszcze nie. Generał. Niżej. Dużo niżej. No to opowiadaj. Co tam robicie ciekawego? Nie mogę nic mówić. Nic nie możesz mówić? Nie. Wszystko ściśle tajne. Czyli to są jednostki ściśle tajne. Tak. Jest tu też trener. Treneiro. Na mnie tak mówią. Proszę się przedstawić. A dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Tomkiewicz. Proszę tu jakąś trenerską radę nam dać. Ostatnio czytałem właśnie takie dobre rady biegowe. Że jak boli, to trzeba posmarować kilometrami, także to jest rada, tak? I tego się trzymamy. Paweł, a jak twoja kostka? Bo przed chwilą wykręciłeś. No nie wiem. A jak z nich zasada, Marcina? Marcin. Nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. Każde zatrzymanie się to oznaka słabości. No właśnie widać Marcina teraz jak siedzi. Jest. Z nami też Kamil Klatka, zwycięzca niejednego konkursu. Piękności. Lecenia w chuja. No to ładnie się tu przedstawiłeś przed milionami widzów. I oto ona. Wieża na Ferdlu. Już było zakopaną. Ja mam jeszcze. Trzeba było szybciej biegnąć.
to jeszcze wcześniej by było jeszcze. Tak. Ale opowiedz historię życia. Opowiedz jak wygrałeś konkurencję w jeżdżeniu rowerem. Szybko. Koło Krosta. Szybko i długo. Szybko i ile daleko. Kilometrów zrobiłeś? 4000. W jakim czasie? 28 dni. Jakie tempo? Średnie. Nie, średnie 27, 8. 25, nie mam pojęcia. Ile kilogramów poleciało w tym czasie? 8. Wow. 8 kilogramów poleciało. No. I co wygrałeś ciekawego? Wygrałem pieniążki, spa, miód, cokolwiek. Warto było? Bardzo. Gratulacje. Dziękuję. O, i tak to było na Ferdlu. Kurde, nic nie zjadłem przez to kręcenie. 18 km. Biegamy już w stronę Polusa. Niestety, wszystko co fajne, szybko się kończy. Na pocieszenie czeka nas jeszcze Diabli Kamień. Taka będzie wisienka na torcie. Bardziej się puścił, ale ja już dziękuję za skręcenie nogi i tyle go widzieli. To jest dzik, dzik Marcin. O, akurat tutaj. Jaki masz rekord w maratonie? Ja tylko raz biegłem. Nie tak ale... miało pytanie. No to rekord jaki jest? 3 godziny 31 sekund. O kurde, to chciałem... bolało chyba. No, chciałem wyłamać, ale się... Niestety, jest ambitny, jest za to motywacja, żeby biegać, nie? Dalej. A w połówce? A w tym roku, w październiku w Krakowie. Godzina 22. Kurde, nie pamiętam, 46? A jakie to jest średnie tempo? 3,54. Ło, grubo. Do 16 km było po 3,50. Ale nie. Wycięło. Też tak chcę. Nie mam jakiej gry. A skróty. Jeszcze wyszło. Podejście pod Diabli Kamień. Czarty szczyt. Diabli Kamień. Ostatnia górka dzisiejszego dnia. Jak tam Kamil? Super! Tak się trasa podobała. Fajnie. Super. Biegamy. I z tym przesłaniem zakończmy. Nic się nie dadzą podelektować tą wspaniałą wycieczką. To teraz następny przystanek Wodospad. Jeszcze tylko wyszło. Wspaniały klimat. Pierwszy śnieg zawsze cieszy. A pierwszy śnieg w lesie cieszy podwójnie. Jest 4 kilometr. Szkoda, że zbliżamy się pomału do parkingu. Ale jest tak przyjemnie, że z chęcią jeszcze dołożę parę kilometrów. Dziura tylko. Coś się tam sączy.
tylko, no. Jeszcze podejdę tam. Na górę. No i tutaj słynny wodospad. Raczej z wodospadem to ma mało wspólnego. I koniec tego dobrego! Zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej wędrówki. Jest godzina 9:30. Kończymy tu, gdzie zaczęliśmy. Piękna pętla. O, piękne słońce w plecy. Dziki się już przebierają. I piękne 25 km. O, piona. Właśnie myślałem, co tu. A ci brzuch jeszcze wisi, chłopie. Kamil, brzuch ci wisi, tyle ćwiczysz. Teraz do kamery, kurwa. To piwko. No pięknie. No wczoraj tylko dwa, bo więcej nie można było. O, jest nasza zguba. Patrz tu, Paweł, na buta. A tu jest... Co na buta? Najlepszy biegacz. Mówiłem, że się biega tylko w Decathlon. Weź tam palec, bo nie widać. O. Czekaj, że? O. Psuj. Paweł Duda, jedziemy. Jedziemy? Najlepszy fotograf wśród biegaczy, najlepszy biegać wśród fotografów. Tak mi mów. To ma być głośno i wyraźnie. Dobra, zapamiętajcie sobie. Marcin, to gdzie za tydzień się widzimy? Niedziela, 6:30, Rubatowa, jak mówią lokalasi, pod ostatnim sklepem. Jaka trasa? Beskidnik! Sławek coś narysuje. Idziemy do przewodnika Beskidzkiego. Przewodniku Beskidzki, opowiadaj, co będzie za tydzień. Zrobimy jakiś nocny bieg. Nie, bo to nogi pokręcimy. No to co będzie, na pewno 1000 w pionie. Z Lubatowej biegniemy po nocy. Targowa, Piotruś, Ostra i jeszcze co tam złapiemy po drodze. No to miło było. Ania, odwróć się tutaj, opowiadaj, jak się biegło dzisiaj? Super, to super. Najważniejsze, że Tatry było widać. Jesteś za tydzień? Jestem. No i to mi się podoba. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia! Moja Aga poszła na 9:00. Jedziemy? Chodź, jedziemy. Czas na dół. No to do następnego odcinka. Nara.